Taki jest plan. Pizza, serek grecki, 7 serków tych twarogowych, czekolada, bagietka, kurczak. Sałata rzymska, około 5 zł zapłacę w Lidlu. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Kanał 1:1. Witam Was w challenge'u styczniowym, gdzie będziemy próbować przeżyć tydzień za 60... Kurde. 5? 75 zł. Więc tak, spróbuję przejść tydzień za 75 zł. Czy się da? Teoretycznie tak. Postanowiłem zwiększyć budżet o te 5 zł, ponieważ inflacja spada, niemniej jednak to nie oznacza, że ceny nie wzrastają, po prostu wzrastają, ale wolniej, więc do budżetu dołożyłem 5. Czy ten challenge będzie troszeczkę inny aniżeli poprzedni, ponieważ nie mam tutaj w ogóle galaretek. Postanowiłem kupić pieczywo, którego na co dzień nie jem. Zobaczymy, jak będę się czuł. Aczkolwiek jak to nagrywam, to już jestem w trakcie pierwszego dnia challenge'u. Jest wieczór, koniec dnia i szczerze mówiąc, to zajebiście się po tym pieczywie nie czuję. Dobrze się czuję, gdy jem owsiankę, aczkolwiek jest to challenge, mam przeżyć tydzień za 75 zł i taki jest nasz cel. Nie chcemy głodować, chcemy mieć coś normalnego, więc już mówię, co kupiłem. Zakupy zrobiłem w 3 marketach, to jest Lidl, Biedronka oraz Netto. Teraz Wam mówię, co kupiłem w Lidlu, ponieważ tam hajsu zostawiłem najwięcej. Czyli tak, w Lidlu kupiliśmy pizzę margaritę, 4 sztuki za 16 zł, to po prostu deal roku normalnie. Możecie sprawdzić po gazetkach w Lidlu takie pizze mrożone, 4 w środku, 16 zł, czyli 4 zł za pizzę wchodzi, spoko. Następnie czekolada mleczna. Kupiłem czekoladę mleczną, ponieważ miałem na uwadze ostatnio to, że brakowało mi cukru, a te galaretki mi tego cukru jakby nie dostarczały wystarczająco. Byłem trochę poddenerwowany, a nie chcę być, więc miałem to na uwadze i czekolada była w zajebistej cenie, ponieważ kupiłem ją na promocji za złoty 99 i naprawdę zjadłem 3 kostki i muszę powiedzieć, jest naprawdę smaczna. Powiem, że to jest Lindt, ale ta czekolada może konkurować z dobrymi markami. Naprawdę nie będę tu nikogo reklamował, bo nie o to chodzi. Aczkolwiek w smaku jest naprawdę niesamowita, więc jak lubicie czekoladę, polecam tą czekoladę, jest naprawdę świetna. Następnie bagietka czosnkowa. Jedną bagietkę zjadłem dzisiaj na śniadanie, mi to sam jedna. 4 ziko za 2 bagietki, czyli 2 zł za bagietkę czosnkową do odgrzania do wybiegu. Ja nie lubię tych bagietek świeżych, mi one nie smakują, zawsze jak przychodzę to są stare, czerste, niesmaczne, więc te do opieku są naprawdę smaczne i w dobrej cenie akurat były, ponieważ 2 sztuki kupiłem za 4 zł, to jest myślę mega okazja. Następnie kolejnym, to powiem tak, tu zrobię mistrzowskie zakupy, po prostu muszę sobie pogratulować takonebek, i ponieważ kupiłem kilogram sera greckiego za 4,99 zł, zestaw XXL różek z kurczaka, także jeśli widzieliście poprzednie filmiki na przykład z kebabem, wiecie, że ja nóżki głównie tutaj kroję na części, w sensie nie smażę mięsa z kością, tylko po prostu obrywam mięso z kości. Przejdźmy dalej, kolejne zakupy były w Biedronce, czyli kupiłem tak, zakupiłem 6,52 na te zakupy, zakupiłem cebulę 700 gram, o cebulę musimy mieć, ponieważ tutaj mamy chleb tostowy, ziemniaki są, 2 buraki czerwone, na co nie mam paragonu, to pomarańczne, które kupiłem w Netto za 3,99 zł, spotkam w życiu paragon, jak mi je dawała, więc tutaj nie mogę wam tego pokazać, musicie mi wierzyć na słowo. A, zapomniałem o jednej rzeczy, czyli tak, pierogi ruskie z Biedronce, które kupiłem za 4,99 zł, zakupię 2, czyli zapłaciłem tu niecałą dychę za 2 paczki pierogów, czyli 750 gram pierogów za, nie, w zasadzie 1,5 kg pierogów za niecałe 10 zł, myślę, że to jest naprawdę fajna cena. Powiem tak, biegałem od 2 dni po Biedronce, by kupić jajka oraz ziemniaki. Po prostu już miałem tego serdecznie dość. Możecie teraz zobaczyć fajne zdjęcie. Widzicie to? Dokładnie tak. To było w 3 Biedronkach w Poznaniu. W każdej Biedronce nie było po prostu jajek, więc powiedziałem, że dobra, olać te jajka, już nie będę po prostu ich jeść, muszę je czymś zastąpić. Był taki zamysł, żeby w ogóle chleba nie kupować, tylko kupować bułki z Netto, te kajzerki, ponieważ są naprawdę dobre, nie są takie sztuczne, nadmuchane, mają sporo no, mąki pszennej, tak, ale są smaczne. No niemniej jednak to nie wypaliło, więc mamy to, co mamy. No tak, no chciałem ogólnie robić sobie takie kanapki kajzerka plus jajko ścięte, plus sałata, no ale cóż, no mamy co innego, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No nie przeciągam, zapraszam Was do oglądania, trzymajcie się i miłego seansu, pa pa. Witam Was bardzo serdecznie, jest 19 stycznia 2023 roku. Chciałem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami na temat życia za 75 zł przez tydzień. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem, to było kupno 2 paczek pierogów. Tych węgli po prostu było za dużo, czułem się źle. Czułem się bardzo senny po zjedzeniu tych pierogów, więc jeśli bym coś zmienił, to z pewnością kupiłbym może fasolkę w puszce w Lidlu, ponieważ tą fasolkę jakieś po 3 zł kosztuje, jak pamiętam, 400 gram fasolki. Taką jak Brytole jedzą w sumie w UK. Następnie buraki. Buraki, które kupiłem, te 2 sztuki. Tak się z nimi męczyłem, 40 minut je gotowałem, potem ścierałem. Doprawiałem do smaku, żeby jakoś one w ogóle smakowały, ponieważ były mega niesmaczne po ugotowaniu. Po prostu nie miały tego charakterystycznego po prostu kwasku, jaki mają buraki wyciągnięte prosto ze słoika. Następna rzecz to z pewnością ceny jajek, które mnie zabiły w tym roku. 8 zł za 10 jajek, co przekroczyło bardzo mój budżet. Myślałem, że jajka kosztują około 6, 5,50 nawet za 10 sztuk, aczkolwiek przeliczyłem się. Dlatego z pewnością inaczej rozplanowałbym moją dietę, ponieważ kupiłbym te bułki, o których wspominałem w Netto. Następnie mógłbym kupić do tego jakiś szpinak, liście szpinaku plus te jajka, robić sobie takie bułka z jajkiem plus ser grecki, ten ser grecki, który miałem, ten kilogramowy duży. No i robić takie bułki na śniadanie albo na obiad. Plus do tego może kurczaka mógłbym dokroić. Aczkolwiek tego nie było, więc kupiłem ten chleb tostowy. Do chleba tostowego nie miałem serka do posmarowania, sera żółtego również. Więc połowa tego chleba mi została. Głównie ten chleb to wykorzystałem do robienia tych sałatek. W zasadzie 2 sałatek, które zrobiłem przez cały tydzień. Więc to też po prostu... No nie, źle zagospodarowałem budżetem, a dlaczego tak się stało? Od razu Wam mówię. Latałem przez 3 dni po Biedronkach, by kupić po prostu ziemniaki. Zostałem cholery, ponieważ w żadnej Biedronce nie było pyrów. Ja mówię, jedna Biedronka, druga Biedronka, trzecia Biedronka. Wracałem z pracy, mówię, jak teraz nie ma tych ziemniaków, to nie wiem, muszę przełożyć ten challenge, ponieważ muszę mieć ziemniaki w diecie. Wątpię, żebym bez ziemniaków po prostu mógł przeżyć te 7 dni. No i już przyszedłem do Biedronki i zobaczyłem, że ludzie stoją przy tych ziemniakach, nakładają do worków, więc jak się do tego dobrałem, po prostu nałożyłem cały wór tych pyrów, przez to przekroczyłem swój budżet, a i tak nie zjadłem ich tak do końca, więc myślę, że z kilo 400, które miałem, zjadłem jakieś 800 może gram, więc jeśli tych pyrów bym tyle nie naładował, to nie przekroczyłbym budżetu, ponieważ straciłem 76 zł z groszem. Ta różnica złotówki z czymś tam właśnie leżała w ziemniakach. To tyle ode mnie. Zapraszam Was na challenge, który będzie w lutym. Jeśli podobał Ci się ten filmik, daj łapę w górę. Jeśli doceniasz moją pracę, będę bardzo wdzięczny, jak dasz suba. Trzymajcie się i miłego dnia. Pa, pa.